No tu jest TVN. Panie, umierasz pan? Patrzę coś. O tak, tu jesteśmy. Thank you.
Łobaju Westmeni, piękne dzięki. To oczywiście Tucha, Skela, Rędziska i Skoniotowa i Strojsi. Jak zawsze obnoszące kulturę po Włochach, bo to jest wieś, Trójwieś, to takie miejsce, gdzie najstarsi nomadowie Europy, czyli Włosi, chodzili po Morawskiej Strunie w Kozłowicach do 1846 roku. Siedział wojwoda małoski i rozsądzał wszystkie spory plemienne. Po tamtej stronie na Morawach Słowacji mówią Wałasi, nie Wołosi. Stąd też znajdziemy w Koniakowie Wistępnej i w Jaworzyce znajdziemy właśnie Wałachów. Ale to są potomkowie Wołoków, pierwszych pasterzy i wojowników, którzy uczyli murali pasterstwa i życia w trudnych warunkach lesie. Moi Łastowini, miała przyjemność w 70-tych rokach pierwszy raz spotykać, kiedy Urszulka jeszcze była małe chłopcze, wtedy Zuzka Kamrokowo prowadziła zespół, ale potem w Łomonii zapowiadała w Esperanto zespół po festiwalach, za które się występowali. Dzisiaj to jest kolejne pokolenia wnuki, prawnuki, którzy za szkole tęczą. Piękna zabawa, ale nie będziemy długo dodać, bo się gęba zmęczy, a wy macie pełną gębusie śliny, jak tylko pomyślicie, jakie smakołyki mogą być. Zatem trzeba co przekryć, żebyście za dużo nie blali, bo potem jak zjecie, to się mniej będzie mieść. Także teraz jest przerwa na wieczerzą, na kolację. Niektórzy daleko mieli, żeby przyjechać, pora się pośpić, a potem jak tylko ulicy się przestaną stukać widelce, noże, łyżki, jak zacną kieruski, to ruszymy z końcami, śpiewami i dalszą rzeczą. Na teraz piękne dzięki, zrobimy przerweckę. Przerweckę myślę, że takie z pół godzinki nam wystarczy na wieczerzu. Teraz cała ekipa z Wyszkowo, która już tam podpała, czeka z wydania w kuchni, po to, że jakie pyszności tutaj mają, które będą się dzielić. A kto najbardziej wytrzymałe nad razem będzie potem, co będzie Maciej. Tak, najlepsze możliwości jedzenia. Łastowini. Po przerwie zaczniemy kuchnię i wtedy już teraz możecie się przyrektować, przeliczyć portfele, ale nie musicie się martwić, bo może być zadatek, bo zrobimy licytację paru pięknych wandów, jednego obraza, obrazka, który tu jest przyrektowany. Będzie kapeluszek taki kuniakowski, piękny, bieluszki z czerwonym sztorkiem, a decyzja do tego będzie piękną kłosurka. Będziemy prowadzić licytację, potem Zbyszek pokro trochę fanty będą, bo kosmy to mobile, bo te numery biletowe będą fantomatów, będą rozdane. No to jest potem po Zbyszkach grają poprzednie z Urszulką, powiemy o zasadzie, tak żeby kosmy z jakimś upominkiem gościcem wrócił do Alby. A teraz życzymy wam smacznego i zapraszamy ekipę Zbyszka, żeby z kuchni, bo nie tam jest w blokach startowych czekają, żeby ruszyć w poczęstwo. Z Koniakowskim mogą być czorne, ale są bieluczkie takie z pięknym sznurkiem wiązanym dwukolorowym. I do tego lnia przepiękna kłosulecka z takim okrzyciem typowym, od razu wiadomo, że to jest z Koniakowa, bo to taki wzór włoski znajdzie się na tych wyszukaniach. To są te dwa przedmioty, czyli kapeluszek i kłosulec. To ci, którzy na co dzień muszą mieć, ale starość nie robi płótna babka, tylko trzeba kupić w sklepie. Kapeluszek jest w Cieszynie, może dostaniecie i skoczuje, ale to są specjalne tutaj się. Jedno i drugie razy ponad 300 normalnie kosztuje. Zaczniemy licytację dzisiaj po koncercie już z Wyszka w ograniu. Nie ważne, że nie macie przy sobie pieniędzy. Możecie spokojnie licytować, podbijać cenę. Jak nie macie, macie dzisiaj kartę i parę złotych, to piszemy certyfikat umowy.
płacicie symboliczną sumę i podpisacie się za resztę. Będzie dostane na wskazany konto, adres i wtedy przedmioty są wasze, także w licytacji nie musicie się przejmować, że przyczynie nie macie pieniędzy i że kto inny przelicytuje, bo możecie licytować do składu, tylko potem certyfikat i będzie potem go odebrane przez was. Na razie pozostawię tu. Ono jest w dalszym głosowaniu. Ten obraz przepiękny przez malarza Tustera ofiarowany, oto potem jest też uszulką po rozkradzionym. Kapela Zbyszka Wałęsa przez roki, przez wiele lat się zmieniała. Pamiętam nasze pierwsze spotkania, 80. roki, PKB, Żywcu, ale Pyski, Festiwal Kapel Śpiewak Ogrodowych w Kazimierzu. Nawet kiedyś u mnie we Warszawie przyjechali chłopcy, siedział Tadek Woźniak i w trzeciej godzinie, kiedy oni grali, jeden wsadzałem do kucheckiej, tylko trzy maryta, któryś palił, no i kiedy zaprzechylałem sobie tylko do garła z nas odrobił. I to było tak trzy godziny bez przerwy i tacią Woźniak mówi, Stasiu, to piękne, ale one długo tak jeszcze mogą. Czego o 6 skończyło w tym do 5 rano? No a potem, jakbyśmy podliczyli te szklane różne nieszczęścia, wydaje się, że nie ma możliwości, żeby normalny człowiek to przeżył. Ale pojechali do następnego dnia do Torunia zagrać na festiwalu. Już o 12 tam byli, o 1 zagrali, czekali na wynik. O 3:15 dzwonił Stasiu, moment Grand Prixa. Przecież ty z niej siedzieli o słuchy i gębi. Coś tam po drodze było, albo o Grand Prix, to i do domu trzeba było kupić coś po drodze. To było przepysznie, jojko do dzisiaj wspominane, bo było jojko w śmietanie, polecam na dzień następny. Jojecko sadzone w śmietanie. Masełko, kwaśno śmietana, można się zagotować, szczypta curry i jojko przykryć. Następnego dnia są smak maści, flaki, jak najlepsze to było. Moim rozmówili Zbyszek Bała z kameratami, z kameratką, z kameratami. To człowiek, który od dziecka, od maleńkości było granie najważniejsze. Miał się od czego uczyć, bo przecież Wołosi byli zawsze najlepszymi cieślami, budorzami, znakomitymi rzeźbiarzami, artystami i muzykami poza pasterstwem i wojowniczą naturą. I to Zbyszek wziął pewnie po tych swoich przodkach, bo i potrafił zbudować instrument. Był nawet stypendystą ministra od kultury i dziedzictwa narodowego, bo przez te roki uczył sztuderował, jak się gajdy robi. Rick Palier z Ameryki, taki polsko-włoskiego pochodzenia, chwalił mi się w Wielkopolsce, że te dudy, to czy ja wiem, że on robił mi koniakowi. I on wie, to na pewno Zbyszek Wała. A skąd wiesz? To był Zbyszka Wałacha. W zeszłym roku przyjechał Palier, żeby Zbyszek od nowa wyremontował te gajdzieczki. Zbyszek potrafi poradzić sobie ze skrzypcami, ale najważniejsze, żeby poradzić sobie po z tymi nutami, które Kasi tak po serdecku włożył. Potem jego pięknie przyłożyć w taki aranż razem z kameratami. I posłuchajcie tej noty, której słuchały na pewno ubocze grapy w Trójwsi, ale też i po całej Polsce, bo na różnych festiwalach i w Danii, w Gimnazjum, Gimnazji, Eurofolki. O, jeszcze jedno. W przeszłych rokach, zanim była nowa ta tradycja, to w Płocku na Eurofolku przyjechali. To jest dzień Grand Prix, Grand Prix i to piękną nutę zagrali 7000 ludzi na widowni Miło Brawo za piękną nucicę. Zbyszecku, wielki pokłon, moja baba mówi, Zbyszek z muzyką może zawsze do nas przyjeżdża, jak pięknie pyta na Szkole Warszawy, to zagląduj, zrobimy koncercik na ogrodzie, Tadzio Woźniak będzie zaświecił, że można kolejny wybrać. Moje ustawienie, na początek tylko potrzeba jednego, wasze brawa i granie. Thank you.
Polski. Wybierało się pan domy, żeby pan nie nabywali. Tak, no, czujki zastał, żaden nie zadomny, to był wstyd. Żaden przychodził z podniesowaniem, żeby pannę poskręcać w końcu. Połapać, posprawdzać, czy wszystko, co baba miała mieć na swoim miejscu, czy się nadaje do życia. I takie były pierwsze zabawy. To miało przynosić i trochę szczęścia, radości, powinszowania, ale też i trochę krzyków. Ja szczęście mam, bo mamy nad tym nowy rok. Abyście byli w każdym kurcu poniedziałku, a nawet żebyście mi nie dodali zęba, które moje. Abyście byli dzieci, które mam tego. Zimne roku. Abyście byli ubrani, śpiewali. Byle nie ze Sosnowca. Thank you.
Thank you.
operacji na wątpliwie na rzeczy wygra. Można było oglądać, nabrać ochoty, przeliczyć granicami. Niedrogo będzie. Zacznijmy licytację od 250, ale cena minimalna musi być powyżej 300, poniżej mnie tego nie oddamy, bo to jest więcej jak 300 worte. Będzie licytacja, po licytacji przyjdą od węgierskiej. Bo ja już się mogę tam parabą z dołu zawołać. Która tylko słyszy muzykę, to od razu się Gębusia śmieje. Mówi własne imię, jak mówiłem, ktoś, kto nie ma pieniędzy, może to licytować, bo pieniądze ułatwienia na karteczkę, podpiszecie, wpiszecie, płacicie zaliczkę, podpiszecie i będzie można potem wpłatę już pełnią, a dzisiaj licytować ten piękny kapelutek. Chłopuce przepiękne bieluczki z czerwono-białym sznurkiem, do tego lniano piękno bieluczko koszula z wykończeniem takim jakoby w wołoskiej koszuli. Tu zresztą typowe dla Trójcy, Strednej Koniakowa i Jaworzynki. Po graniu, bo za chwilę przyjdzie kapela grać, rozwiązuje tę piękną kopardeczkę, która jest, jak się to, bo chcielibyśmy tę koszulkę pokazać, żeby ją zachęcić. O Jezu, jesteśmy blisko. Kłopuce takie piękne bieluczki z biało-czerwonym sznureckiem i koszulka lniana, dobry, gęsto dziany len, z typowym wzorem, jaki znajdziecie tutaj w Trójcy. To będzie licytacja, będziemy licytować. Zaczniemy, ale nie da się od razu, bo mamy licytację, czy jak najwięcej pieniędzy. Odchodzę, byście mieli satysfakcję, że się nie zapłacili 3,50, ale głównie poważne pieniądze. Podtrzymajmy uszulko. Moi ustawieni, zaczynamy, jak już mówiłem. Ten komplet, kapelus i ta koszula, minimalna cena 300, ale zaczynamy licytację od 250. 250 już mamy, kto da więcej? Podnosimy o minimum 10, 260 już mamy, kto da więcej? 260, 300 już mamy, 310 po raz pierwszy. 310, kto da więcej? 310 po raz drugi. 350, 350, 360 po raz pierwszy. Kto da więcej? 360 po raz drugi. Kto da więcej? 307, tak? Jesteś 370 po raz pierwszy. 380 od razu przebite. 400 po raz pierwszy. 410 po raz pierwszy, 420, 430 już przebite, 430 po raz pierwszy, 430 po raz pierwszy, 440 po raz pierwszy, 450 po raz pierwszy, 460 przebite jak zwykle. Po raz pierwszy, 460 po raz drugi, 470, ciągniemy dalej zabawę. 480 od razu jest riposta, panowie, to jest piękny ryk. 470, 500 po raz pierwszy, 510, no krócy, ta papucy na lewo. 510 po raz drugi i kto da więcej? 510
trzeci wygrał pan. Zapraszamy. Zapraszamy. I tak jak mówię, albo natychmiast płacimy gotówką, albo płacimy zaliczkę i wyrównujemy z Urszulą, proszę się umówić. A dokładnie jakby na was robiono. To oddaję ten celowany. Urna jeszcze na tę kokardkę zapakuję, proszę. Szkapa, chodź! A teraz moi łaskowili, jak pojedziecie od Żywca, to będziecie jechali na Zwardę, będziecie jechać przez Chorolną. Chorolna tam jest tarcza, a Chorolna do tego, że jak były dżumy, różne cholery, to tam wyłożono Żywca, tylko że pośmierci tam ich chowali, to taki świętusz przy zarazach, to jest to Chorolna i tam było, i tam byli chowani. Za nimi pojedziecie dalej, no i dojedziecie w końcu do Łowierskich Górki. Nie zatrzymujcie się po lewej stronie przy mostku, bo kawałek dalej jest fajna tarcza pod Paranią. Pod Paranią zjecie dobrego tarcioka, napijecie się też czegoś, co jest prawie dobre jak medycyna. Potem pokażecie powędrować w kierunku centrum. Tam też biedę nie będzie, jak pójdziecie do hotelu i karczmy na taksy, to tam czasem kroperki ojca Michała, bo Michał ma czasem może chować katyczną, ale również i muzyka w Dni Węgierskiej Górki. W Węgierskiej Górce odbywały się pierwsze mistrzostwa heligone, które potem zaszły na festiwale. Heligonka to ten instrument, który tu widzicie. Co się muzycy nerwowali, bo przedtem z gajdy, skrzypce, żeby obsłużyć wesele, a potem z heligonką przychodził i sobie ten całe wesele mógł grać. Tu już mamy taki nowomowny. Heligonka to patent Austriota Wiedeńczyka. Po XIX wieku opatentowane. Na wojnie chłopcy grali na ten po prosty instrument. Po pierwszej wojnie do Polski przyjeżdżało wiele. Dzisiaj te heligonki produkują Czesi. Za nas około tego wiedzą. Nie ma tak, to jest sumie harmonia. To jest widać, że oni nie tylko mogli to. Moi łaskami dorośli, u nich jak barawani się trochę, no to barawany są chłopcy, tak się nazwali, co dochodzą. I do dziewek chętnie w nocy, długo potem nie idą spać, także porania jest jakaś muzyka, a potem można o nich ślak odnaleźć, bo gdzieś i płyn jałowcem, albo pod Krzockiem Wionek, albo Zapasta. Potem zaczną żmowiny, wesela, czciny i tak to życie się płyci dookoła. Węgierska Góreczka! Grać! Nie, 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 nie.